Dzień dobry. Przedstawię Państwu skróconą instrukcję obsługi aparatu MyLab Omega. MyLab Omega jest to najlepszy aparat przenośny firmy EZOT. Pokażę, jak go zainstalować i jak na nim pracować. Skoro to aparat przenośny, to musimy najpierw wyciągnąć go z walizki. On ma taki specjalny uchwyt, możemy sobie go nosić. Jeżeli chcemy go zamontować na wózku, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Tu jest specjalna dziura, w którą wkręcimy śrubkę, przymocowując ten aparat do stolika. Czyli jak go położymy, on nam tak jakby zaskoczy. No od dołu jest taka śrubka, którą musimy przykręcić aparat do stolika. Dzięki temu będzie on stabilny i nam nie spadnie. Po drugie, z tyłu mamy zasilanie. Jeżeli mamy podłączony wózek, to musimy pamiętać o tym, aby podłączyć też zasilanie do aparatu. W tym momencie aparat, jak wciśniemy przycisk power, nam się uruchomi, a ja w międzyczasie podłączę głowicę oraz pokażę regulację wózka. Jeżeli chcemy podnieść wózek niżej bądź wyżej, jest to taka specjalna dźwignia. Jak ją naciśniemy, możemy go podnieść wyżej. Jak go naciśniemy w drugą stronę i dociśniemy, położymy go niżej. Kolejną rzeczą są głowice. Wyciągamy głowicę z walizki. Następnie, aby je podłączyć, musimy głowicę w takiej pozycji, jak tutaj mamy zaczep, czyli w dół, musimy głowicę wcisnąć w gniazdo, następnie zaczep w górę i dzięki temu głowica już jest podłączona do aparatu. Oczywiście robimy to samo z głowicą konwex. Wciskamy oraz przesuwamy sobie dalej. Ostatnią rzeczą, która nam została, jest to podłączenie portu drukarki. Drukarkę mamy na wózku. Śmiało możemy podłączyć ten port do USB 2.0, tu na dole. USB 3.0 zostawimy sobie na pendrive i zgrywanie zdjęć do pacjentów. A teraz pokażę Wam, jak się obsługuje ten aparat. Aparat nam się uruchomił. Pierwsze, co widzimy, to ekran startowy. Jeżeli chcemy, możemy tutaj wpisać dane pacjenta. Aby to zrobić, musimy kliknąć ikonę klawiatury. Następnie na panelu dotykowym wpisać nazwisko i wrócić do wyboru głowicy. Chcemy zbadać jamę brzuszną. Klikamy głowicę konwex. Następnie z aplikacji wybieramy ABDO, czyli jama brzuszna. I mamy trzy presety. Wybieramy sobie General, który jest presetem takim ogólnym, startowym, bym powiedział. Po uruchomieniu aparatu możemy zrobić następujące rzeczy, jeżeli chodzi o okno badania. Zmiana głębokości. Regulujemy ją przyciskiem pod klawiszem Depth. Możemy zwiększać bądź zmniejszać głębokość. Jest ona podana tutaj na skali. Widzimy 10 cm na samym dole. Kolejną rzeczą, jaką możemy robić, to zmiana częstotliwości od 1 do 8. Możemy sobie ją zmniejszać bądź zwiększać przyciskiem pierwszym z lewej. Jest to przycisk pod napisem FREQ, czyli skrót od Frequency. Jeżeli wciśniemy ten przycisk na panelu dotykowym, to wyłączymy bądź włączymy obrazowanie harmoniczne. Obrazowanie harmoniczne jest aktywne wtedy, kiedy jest napis TI obok częstotliwości. W tym momencie pracujemy na obrazowaniu harmonicznym. Następnie zwykle zmieniamy również gain, czyli jakby jasność obrazu. Robimy to tutaj tym pokrętłem z prawej strony. Kręcąc nim możemy zmieniać obraz jaśniej bądź ciemniej. Klikając przycisk w środku tego pokrętła uruchamiamy automat, który nam dobiera sam poziom tego gainu. Kolejną rzeczą, jaką chcemy sobie na przykład zobaczyć, i będzie to Doppler kolorowy. Włączamy go przyciskiem CFN. Pojawia nam się bramka Dopplera. Ustawienie jej regulujemy kulką, czyli trackballem. Poziom wzmocnienia tego Dopplera regulujemy pokrętłem pierwszym z lewej.
Musimy pamiętać, aby ustawić odpowiedni, tak żeby nie było artefaktów. Wielkość tej bramki regulujemy przyciskiem Action, klikamy, pojawia nam się taka żółta kulka i możemy wtedy trackballem regulować wielkość tego okna. Klikamy Action, aparat nam wrócił do trybu przesuwania bramki, a nie zmieniania jej wielkości. Chcemy wrócić do trybu B-Mode, możemy kliknąć literkę B. Chcemy, kolejną rzeczą, którą będziemy najczęściej robić podczas pracy, to oczywiście pomiary. Aby zrobić pomiary, klikamy Freeze. Następnie, jeżeli chcemy, możemy sobie cofnąć troszkę kulką obrazy z pamięci podręcznej aparatu. Następnie są dwa przyciski. Jest Measure oraz przycisk, taki dwa plusiki. Przycisku Measure będziemy używać praktycznie tylko w kardiologii i w ginekologii, jeżeli byśmy chcieli mieć pomiary do raportów. W normalnej, codziennej pracy używamy przycisku takiego kalibru tych dwóch plusików, takiej linijki. Domyślnie wyskakują nam podstawowe pomiary. Jest wciśnięty już dystans. Więc aby zrobić pomiar, musimy najechać kursorem na daną strukturę, kliknąć przyciskiem z lewej strony. Domyślnie jest to tutaj w tym aparacie przycisk z lewej strony kulki. Możemy to oczywiście zmienić w ustawieniach. Klikamy jeszcze raz ten set. Mamy gotowy pomiar. Aparat domyślnie nam przeskoczył do drugiego pomiaru. Również klikamy. Mamy i drugi pomiar. Chcemy wydrukować zrobione pomiary. Klikamy przycisk drukuj. To jest pierwszy z prawej. I w tym momencie aparat nam drukuje obraz. Jeżeli coś nam nie odpowiada z obrazem, oczywiście możemy spróbować innych ustawień, czyli klikamy probe i tu na przykład mogę kliknąć ustawienia kidney, typowo pod nerki. Oczywiście również w tym aparacie możemy sami regulować szereg funkcji. Jeżeli jednak Państwo nie są biegli technicznie, nie są inżynierami, mógłbym tak powiedzieć, to wystarczy, że będą znali tylko ten przycisk, Easy Mode. W momencie, kiedy go klikniemy, aparat nam wchodzi w tryb pracy na trzech suwakach, którymi możemy dosłownie zmienić każde ustawienie w tym aparacie, nie znając się w ogóle na trybie pracy aparatu. Mamy ustawienia między penetracją a rozdzielczością, między kontrastem a obrazowaniem takim miękkim, piaskowym, bądź możemy mieć obraz bardzo ostry lub wygładzony. Jeżeli tutaj nakręcimy dużo, możemy oczywiście odkliknąć Easy Mode i wrócić do ustawień fabrycznych. Następnie, o czym jeszcze nie powiedziałem, głębokość ogniska reguluje się pokrętem Focus Position. I to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które Państwo po prostu muszą wiedzieć, aby zacząć pracować z aparatem MyLab Omega. Chcemy teraz przejść do innej głowicy, innego badania. Klikamy probe. Następnie wybieramy głowicę liniową. I dajmy na to przykładowo, klikniemy vascular i wybierzemy sobie opcję arteries do naczyń, do tętnic. Ja sobie przyłożę do tętnic szyjnych, żeby Państwu mniej więcej pokazać tą obsługę. Po uruchomieniu opcji naczyniowej najbardziej nas będzie interesować oczywiście tryb Dopplera kolorowego. Klikamy. Jak będę mówił, to będą takie artefakty. Pochylenie bramki zmieniamy przyciskiem CFM Steer. Jeżeli chcemy włączyć Dopplera pulsacyjnego, klikamy PW. Pojawia nam się linia razem z bramką. Widzimy, że kąt jest nie taki, jaki powinien. Kąt możemy zmieniać przyciskiem Angle, klikając ten klawisz, zmieniając co jeden, bądź co 60 stopni wystarczy kliknąć przycisk na ekranie dotykowym i aparat nam tutaj będzie zmieniał
kąt co 60 stopni. Kiedy mamy dobrze dobrany kąt, klikamy jeszcze raz klawisz PW i mamy tutaj Dopplera pulsacyjnego. Oczywiście przyciskiem Scale regulujemy skalę, Baseline regulujemy linię bazową. Mamy obok frekwencji, czyli częstotliwość tego Dopplera, wielkość bramki, czyli size. Jeżeli chcemy włączyć tryb w pleksie, czyli w tripleksie, w obrazie 2D kolor i Doppler pulsacyjny, klikamy plex i mamy obraz rzeczywisty w trzech trybach pracy aparatu. Jeżeli chcemy zrobić pomiary, to klikamy klawisz znowu pomiarów. Domyślnie jest ustawiona velocity, czyli prędkość. Najeżdżamy, klikamy i mamy podaną prędkość w aparacie. Jeżeli byśmy chcieli mierzyć dodatkowe rzeczy, wystarczy, że klikniemy pomiar, który byśmy chcieli wykonać z menu pomiarów na panelu dotykowym. Aby wrócić z pomiarów, możemy odkliknąć ten przycisk bądź odmrozić aparat, on nam wróci do pracy. Jeżeli chcemy wrócić do obrazowania w B-Mode, klikamy literką B i jesteśmy tutaj już w B-Mode. Jeżeli chodzi na przykład, ustawmy sobie obrazowanie tętnicy kręgowej. Ustawiam najpierw w kolorze, potem w bramkę. Widzimy, że skala jest troszkę za duża, zmniejszamy sobie. I mamy po zamrożeniu, możemy zmierzyć prędkość w tętnicy kręgowej. Wracamy do pracy literką B. I to są takie, zamrażamy obraz. To są takie najbardziej, bym powiedział, podstawowe opcje w tym aparacie. Aha, jeszcze Państwu opowiem o badaniu tarczycy, bo jest to, powiedzmy, podstawowe badanie. Klikamy klawisz Probe, Thyroid, wybieramy na przykład obrazowanie General i to, o czym jeszcze nie powiedziałem. Możemy oczywiście, jeżeli chodzi o tarczycę, będzie nas interesowała objętość. Aby to zrobić, musimy zamrozić ekran, kliknąć wejść w te pomiary, wybrać biplane volume, czyli objętość dwóch pomiarów, z dwóch obrazów, przepraszam. Na jednym obrazie mierzymy dwa wymiary, następnie odmrażamy, łapiemy sobie przekrój trzeci, wciskamy jeszcze raz ten klawisz, aparat nam pamięta pozostałe dwa i możemy sobie wtedy dołożyć trzeci, od razu nam poda objętość. Dodatkowo jeszcze przy tarczycy możemy się spotkać z tym, że będziemy chcieli podzielić obraz na dwie części. Tymi przyciskami klikamy lewy. Chcemy przeskoczyć na prawo, to sobie po prostu naciskamy z prawej strony. Chcemy wrócić, klikamy jeszcze raz. Więc to są takie najczęściej używane rzeczy. No i może przy bardzo dużej tarczycy obrazowanie trapezoidalne, jest to klawiszem TPW włączane i mamy trapez, gdzie możemy zmierzyć naprawdę dużą tarczycę. To była podstawowa instrukcja obsługi aparatu MyLab Omega. Dużo rzeczy Państwu nie powiedziałem, ponieważ film by trwał bardzo długo. Jeżeli by Państwo chcieli zobaczyć wszystkie opcje w tym aparacie, bądź abym nagrał instrukcję obsługi innych aparatów,
proszę dać znać w komentarzach, a na pewno to zrobię. Dziękuję za uwagę.